Dzień dobry bardzo, w sobotni poranek. Dzisiaj jesteśmy na trasie Diablo Boxing Team w klubie Taurus Fight Club Siedlce. Mamy seminarium z Krzysztofem Diablo Włodarczykiem i trenerem Janem Dobrzejałowskim. Zobaczcie teraz krótką relację, chodźcie za mną. Hej, dzisiaj jesteśmy w klubie Taurus Fight Club w Siedlcach u Judyty Homać. Cześć Judyta. Cześć, cześć. Dzisiaj zaczynamy naprawdę mocno ten weekend, dlatego że to jest twoje pierwsze seminarium w klubie. Myślę, że możemy tak powiedzieć, premiera seminaryjna. Opowiedz proszę, jak wyglądały przygotowania do tego seminarium pierwszego w twoim klubie? Rzeczywiście to jest wyjątkowy dzień, ponieważ pierwsze seminarium zawsze będzie tym chyba zapamiętanym, a jeszcze pierwsze seminarium poprowadzone przez takie osobistości jak Krzysztof Diablo Włodarczyk i trener Jan Dobrzejowski, no to jest coś, myślę, że wyjątkowego, prawda? Więc na dobry start, na dobry początek, no lepiej nie mogliśmy sobie tego, że tak powiem, zaplanować i wymarzyć. Praca, technika, zaangażowanie, poświęcenie, widać, że co. Do Taurus Fight Club w Siedlcach przyjechała bardzo mocna ekipa z Kazachstanu. Chłopaki, jak macie na imię? Dahan Ferzaulin. Adnan Ferzaulin. Kifre Neiro. Nimur. Bardzo miło Was poznać. Powiedzcie proszę, od jakiego wieku trenujecie? Od 7 lat. A u swojego trenera? Tak, od dawna. Trenerem jest dawno, od dawna. Jak bardzo Wam się podoba seminarium? Pan Krzysztof bardzo dobrze boksuje, mi się podoba ta technika, oglądałem go dużo, go walę. Szczerze, moje cele lubią, bo wszystko jest na najwyższym poziomie. Powiedzcie, gdzie trenujecie w Kazachstanie, w jakim klubie? Algar w Kazachstanie, to jest Pozodar, takie miasto, tam się treningujemy. Ja chodziłem na trening tam 6 lat, latem i tam się wiesz, potem jak się zaczęło, I teraz czy nie wiem, że ten moment wszystko idzie. Tu warto dodać, że to jest Box Brothers, para. Powiedzcie, jak Wam się trenuje w takich rodzinnych więzach krwi? Trenujecie ze sobą, czy raczej macie kolegów? Ojciec ma salę, tam trenujemy, idziemy na zawody, wszystko tam. No, wygrywamy zawody tak, i nawet pomału idziemy. Pomału do przodu, tak. Z Polski do Kazachstanu i cały świat stoi przed Wami. Tak. Powiedzcie, jak macie na imię? Jasiek. Kapu. Cześć Jasiek, cześć Kapu. Powiedzcie, jak Wam się podoba na seminarium? Bardzo jest fajnie. Fajnie. Nowych technik się uczymy. A co trenujecie na co dzień? MMA. Bardziej. MMA, praktycznie jiu-jitsu. No bardziej na takie walki na pozycji. Bardzo ważne. Cześć, jak masz na imię? Ola. Ola, jak Ci się podoba na treningu? Bo widzę, że jesteś naprawdę w wielkiej euforii. Bardzo fajnie. Fajne techniki nowe, nowe zadania. Fajnie. Czy to jest Twoje pierwsze seminarium, w jakim bierzesz udział? Nie, nie pierwsze, ale takie inne. Pierwsze bokserskie? Mhm. A na co dzień, gdzie trenujesz? W jakim klubie? Dziki Wschód. A, Dziki Wschód. No to ty widzę, że jesteś koleżanką od naszych młodych adeptów. No, pokazują charakter dzisiaj na treningu. Powiedz, jakie jest twoje marzenie sportowe? Na pewno może kiedyś bym chciała zawalczyć. To taki jeden marzeń. A w jakiej formule byś chciała zawalczyć? No, na pewno to, co planuję na sobie, nie chyba. Bardzo mnie to stanie do rosyjskiego jiu-jitsu. Coś z tego na pewno. Jak mi się uda, to było super. Jestem pewna, że zobaczymy Cię w KSW, a później to już UFC na Ciebie czeka. Powodzenia. Dzięki. Siema, Oktawian. Cześć, Sabina. Dzisiaj jesteś jako uczestnik, a na co dzień jesteś trenerem klubu Taurus Fight Club w Siedlce. Powiedz, jakie dyscypliny tutaj prowadzisz, jakie treningi? Prowadzę sekcję boksu oraz sekcję MMA w klubie w Siedlcach, w Taurusie. Widzę, że bardzo wszechstronnie. Od czego zaczęła się twoja przygoda? Moja przygoda tak naprawdę zaczęła się od taekwondo.
To nogi wchodziły mocno. Troszeczkę tak. To było bardziej nastawienie na układy. Nie podobało mi się aż tak bardzo. Dlatego ten okres bardziej jako taką przygodę traktuję niż spotkanie ze sportem. Spotkanie ze sportem dopiero miałem w Siedlcach tutaj z MMA. I już takie czyste MMA robiłem. Później się zainteresowałem bardziej boksem i rozwinąłem się w tym kierunku. A jakie są teraz twoje plany jako zawodnik? Jako zawodnik. Teraz jestem cały czas w przygotowaniach. Czekam z trenerem na jakąś propozycję walki i będę już się bił zawodowo. Powiedz, jak podoba ci się na seminarium z Krzysztofem i Janem? Powiem tak, jest tego, co się spodziewałem. Pełen profesjonalizm, super atmosfera, ciężka praca, dużo potu, oby jeszcze tylko krwi nie było. Jeszcze nie koniec seminarium, także będzie się działo. Najlepszy przed nami. Tak, dzięki serdeczne. Dzięki wielkie. Diablo Boxing Team w pełnym składzie w Siedlcach. Dzisiaj mocne uderzenie w sobotni poranek. Tak, przepraszam, tak sama widzisz, można powiedzieć, seminarium na seminarium staram się gdzieś tam mocniejsze napięcie stworzyć w treningach, tak mówię. No tak, już dzisiaj Kazachstan przyjechał. Dokładnie. Był Wiedeń, Kazachstan, Gliwice, Warszawa. Kurde. Robi się międzynarodowo może. A jak lecieć to wysoko. Powiedzcie, Janek i Krzysztof, jak spisuje się dzisiaj ekipa w Siedlcach? Ja naprawdę jestem mile bardzo zaskoczony. Koordynacja ruchowa, ruch, ciosy, ta dynamika, która też gdzieś tam powinna być. Jest. Możemy zachęcić wszystkich innych do współpracy, o tak bym powiedział. Ja wiem, że nie każdy, tak tutaj też słyszałem taką uwagę, że Krzysiek, troszeczkę, jak można powiedzieć, nie patrzycie na tych, co troszeczkę odbiegają, ale ja nie chcę jakby czekać na tych, co odbiegają trochę od reszty, tylko chcę, żeby oni jakby doszli do nas, żeby jakby gdzieś tam się zrównali i tymi chęciami, które mam nadzieję mają, dlatego też tutaj są, dorównali do tych, co po prostu sobie lepiej radzą. Hej Mateusz. Cześć, witam wszystkich. Powiedz mi, gdzie trenujesz, w jakim klubie? KO Fight Club Łuków. To jest klub prowadzony praktycznie przeze mnie. Ja jestem trenerem grupy początkującej, a trener właśnie Timur jest trenerem grupy zawodniczej zaawansowanej. Czy teraz macie jakieś plany zawodnicze? Tak, my jesteśmy ogólnie, cały czas jeździmy na Legię Warszawa, na Grandę i tam cały czas walczymy, staramy się wszystkie imprezy w roku odwiedzać. A teraz pewnie zrobimy sobie licencję polsterską klubu na Mistrzostwa Polski. PZP będziemy startować. Taki jest permanentny plan, taki główny plan jest to na ten rok, żeby Mistrzostwo Polski zdobyć. To niedługo będziecie mogli zrealizować swój cel. Dzisiaj macie ogromną dawkę wiedzy od Krzysztofa i od Jana, która mam nadzieję, że zaprocentuje was na mistrzostwach. Może będziemy mieli malutką taką cegiełkę do waszego sukcesu. Bo jak dobrze pójdzie i wszystko się dobrze ułoży, to kiedyś ja poprowadzę seminarium u was w mieście. Tak, to jest marzenie, tak? Może akurat się uda. Tak, będziesz wtedy po drugiej stronie i puścimy ten materiał na dużym telewizję. No super było. To już pozdrawiamy za 10 lat, albo za 5, za 2. Mam nadzieję, że jak najszybciej, tak. Judyta, opowiedz proszę o sobie jako trenerce, jako zawodniczce, bo możemy powiedzieć tutaj, że masz naprawdę spektakularne sukcesy. Myślę, że tutaj będzie dobry kadr na twoje dyplomy, osiągnięcia, a także na medale, pasy twoje. Proszę powiedz o sobie, o twojej karierze sportowej. I tak, no ja zaczynam nie od boksu, a czy od boksu, ale tajskiego, czyli Muay Thai. Tam trenując najwyższe moje osiągnięcia to dwukrotne mistrzostwo świata, dwukrotne wicemistrzostwo świata Europy, Polski kilkakrotne, więc tutaj jeżeli chodzi o boks tajski, no jestem bardzo zadowolona z wyników. Potem przeszłam na mieszane sztuki walki, na dzikim sporcie, w Białej Podlaskiej trenuję brazylijskie jiu-jitsu i MMA jako taką całość. No, co mogę powiedzieć? No już po latach chyba bawię się tym sportem, cieszę się z każdej chwili w zasadzie na treningu. No i rok temu, w zeszłym roku powstał pomysł dość spontaniczny o otworzeniu własnego klubu. Dość spontaniczny, ale trenersko to gdzieś tam przez pracę w ośrodku, w którym pracuję w Chłowaczym, z chłopakami dojrzewałam
międzyczasie prowadząc jakieś treningi, programy różne takie treningowe dla młodzieży. No i doszłam do wniosku, że chcę coś swojego, że chcę sama po swojemu, że tak powiem, to prowadzić i mam jakąś wizję tego, tak? Tak, twoja pasja zaprowadziła cię dalej do działania, żeby spełnić swoje marzenie o swoim klubie. Chyba tak naturalnie przeobrażam się z zawodnika, trenera. W międzyczasie szukałam drogi w zasadzie jako sędzia, bo myślałam, że sędziowanie inaczej. Już powoli gdzieś tam z tyłu głowy mam, że no, kiedyś nie będę startować, więc będę potrzebowała tej adrenaliny. Najpierw szukamy. Albo nie jest blisko tego świata. Nie chcę się oddalić. Sędziowanie jak najbardziej jest świetne, ale jednak bycie trenerem daje mi większe, bardziej zajmuje mi głowę, co myślę, że właśnie o to mi chodzi, tak? Żebym miała cały czas tę moją fiksację na punkcie tego sportu gdzieś przełożoną. No. Nawet w tamtym roku udało mi się pracę magisterską na temat szkół walki i resocjalizacji. O, super temat. Cały czas siedzę w tym temacie. No, planujemy wszystkich grandach być, tak? To są zawody ligowe i mam tutaj, no wiadomo, sporo świeżych zawodników, więc myślę, że to jest najlepsze miejsce, żeby pierwsze walki swoje oddali. Bardzo myślę, że w komfortowych warunkach. I mamy blisko do lat, tak? Bo to jest w Warszawie. No i planujemy w tym roku pierwsze mistrzostwa Polski K1, tak? Więc mamy póki co dwie osoby, tak jak na pół roku działalności idzie. Myślę, że to jest fajny wynik. Trenujemy, tak? Cały czas ta pasja jest w nas, ludzie też, młode osoby, w szczególności młodzież, jak widzę, że przychodzą i zarażają się tą pasją, podnoszą taką... Promieniuje się tym. Tak, swoją samoocenę, wartość siebie i przykładają to jeszcze na życie prywatne. To jest po prostu piękne, tak, w tym sporcie, że nie tylko sportowo mogą się realizować, ale realizując się sportowo, realizują się również, nie wiem, w szkole, na innych płaszczyznach. Na innych płaszczyznach. Mhm. Więc,